W dniu 21 marca miał miejsce pożar w Miliczu, w budynku wielorodzinnym w kamienicy. Ucierpiało kilka rodzin. Kilka rodzin zostało bez dachu nad głową. Część z tych osób znalazła schronienie u swoich bliskich, natomiast dwie rodziny mają zapewnione schronienie w hotelu na okres tymczasowy. Pracownicy socjalni, którzy przybyli na miejsce, udzielili pomocy osobom poprzez rozpytanie, jak się czują, czy mają gdzie pójść, co się wydarzyło. Do każdej rodziny pracownicy doszli, do każdej rodziny dotarli i tutaj już takie rozeznanie środowiskowe na miejscu było przeprowadzane. Osobom, które zostały przewiezione do hotelu, została udzielona pomoc w postaci ciepłego posiłku, obiadu, w postaci suchego prowiantu, żeby na razie ten taki najgorszy, taki pierwszy ten kryzys przeczekać, przetrwać. PCK, Polski Czerwony Krzyż, uruchomił konto do wpłat dla pogorzelców. Bardzo proszę mieszkańców gminy Milicz, aby wsparli naszych pogorzelców. Została udzielona również pomoc psychologiczna przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W tej chwili czekamy na protokół ze straży jako Ośrodek Pomocy Społecznej i udzielimy niezbędne zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego.